a w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal. No teraz jest 11, a jutro przychodzimy i odcinamy tą dziesiątkę, zostaje tylko jedynka. No i będzie napis tu jakiś tam kongres założycielski czy coś tam. Pożegnanie będzie, pożegnanie PZPR-u będzie, a witanie nowej tej organizacji. No. Na pierwszym zjeździe robiliśmy 4 dni, 3 noce. Nie wypuszczano nas. I tutaj, kiedy mnie przyszło się dowiedzieć, że robię 11, tak pomyślałem sobie, że pierwszy i ostatni zjazd robię. Nie te czasy. No. Ten cały balkon zawsze było hasło, aby Polska rosła w siłę, ludziom się żyło lepiej i tak dalej, i tak dalej. A teraz nie ma tego. No, no tak jak dziś, proszę bardzo. Tylko biało-czerwona jest ten zasłonięty i koniec. Liberalnego socjalizmu, w którym Polska Zjednoczona Partia Robotnicza sprawowała totalitarną władzę, nadzorując państwo i gospodarkę, podporządkowując rozwój Polski dogmatom swej ideologii. Powstała jako reprezentant interesów świata pracy. Stała się z biegiem czasu wyrazicielem interesów elit kierowniczych państwa. PZPR, partia, z której się wywodzimy, kierowała odbudową Polski, jej uprzemysłowieniem, zapewniając robotnikom i chłopom cywilizacyjny i kulturowy awans. Wszyscy proszę się rozejść. To jest po prostu w zasadzie kradzieży legitymacji, to jest po prostu złodziejstwo. Z czego mnie popychać? No to! No siadaj! Kurwa zabienie! No siadaj! Siadaj! Ja tu walczyłem, a co wy mnie popychacie? Stary goniado! Wydaje mi się, że przy pożegnaniu należy się nam od nas podziękowanie. I serdeczne po prostu jakieś takie no, pożegnanie, choćby nawet w formie dyplomu czy listu pochwalnego. Dziękuję bardzo. Niebezpieczne, robicie to wbrew prawo. Działania wasze są szkodliwe. Najkrócej mówiąc, zarzuca nam się bardzo niesprawne prowadzenie i zjazdu, i kongresu, przewlekłe, nie zawsze merytoryczne. Ja nie wiem, skąd te informacje wypływają. Wielką historyczną rolę, czy się to komuś podoba, czy nie, w życiu narodu polskiego. Co więcej, wrosła w jego świadomość. I dziś kończąc, żegnając się z nią, wcale nie uważam, że kładziemy jej do trumny, ją do trumny, tylko zamykamy pewien rozdział w historii. Sprawiedliwe oceny przeszłości muszą oddzielić uczciwe zaangażowanie i patriotyzm milionów ludzi partii od biurokratycznych praktyk i nadużyć władzy.